Neocortex, ale myślę, że każdy się spodziewał, że Cortex jest tutaj bossem, bo nie było żadnych tutaj innych wspominek odnośnie innego bossa. Na lewo mamy poziom 4-3, my idziemy do poziomu 4-2. Bo nie robimy poziomów 4-3 ani innych tego typu poziomów. My po prostu robimy te poziomy, które są dosyć ważne i takie istotne, a nie poziomy, które mają nam co jedynie zabrać czas. No serio, grałem sobie w niektóre te poziomy i one... No dobra, może mają troszeczkę inną konstrukcję, ale tak na dobrą sprawę większość sekcji się powtarza w tych poziomach. Przynajmniej tak było w świecie 1-2 i... w świecie trzecim. Nie wiem, jak jest ze światem czwartym, ale wiem, stawiam, że jest coś podobnego. Ale jak chcecie, mogę kiedyś to zrekompensować i po prostu, kiedy będziemy robili kiedy będę robił kiedyś tam streama, to mogę wam pokazać wszystkie poziomy od A do Z. Ale to w przyszłości, bo jest to gierka, którą tak na dobrą sprawę nagrałem tylko dlatego, by pokazać też tą gierkę w maratonie, bo jak już od początku sobie założyłem, to maraton będzie składał się ze wszystkich wersji Crash Mind Over Mutant i ze wszystkich wersji Crash of the Titans. Jako że pokazałem wam wszystkie oprócz wersji na Androida czy tam na telefon, bo szczerze powiedziawszy, ta wersja jakoś super się nie różni, po prostu jest to podobna wersja do wersji na Game Boy Advance. Plus ona nawet kanoniczna nie jest. Co można też powiedzieć o wersji na Game Boy Advance, Nintendo DS i tak dalej, bo są co prawda inne fabuły, bo widać znaczące różnice fabularne w takim Mind Over Mutant na DS-a, czy w Of The Titans na DS-a, czy w Of The Titans na GBA, ale jednak są różnice takie fabularne, że te fabuły mogą w pewnym stopniu w jakimś tam w malutkim stopniu nawiązywać do tej fabuły, a w przypadku tych gier, tej gry na telefon, to nie powiedziałbym tak szczerze, że są to jakieś super nawiązania. No i robimy od początku poziom, dlatego że po prostu dałem dupy po całości i zginąłem w tak bezsensowny sposób, że szkoda gadać. Naprawdę, cisza to jest najlepszy komentarz na niektóre z moich faili, nie? Cisza to jest najlepszy komentarz, bo tutaj nie musisz się w żadnym wypadku rozgadywać ani nic, po prostu możesz siedzieć cicho i to jest skomentowanie tej twojej żałosnej śmierci. I dla osób, które będą się mnie pytać, czy pokażę Game Overa w tej gierce, nie pokażę, dlatego że ta gra nie ma systemu żyć. A po drugie, kiedy zginiesz, to tylko pojawia się... W zasadzie gra wyrzuca cię na mapę świata i tyle. Nic szczególnego, nawet nie ma ekranu Game Over, tylko po prostu cię wyrzuca na mapę świata i tyle. Tyle masz z Game Overa, więc myślę, że sensu nie ma tutaj najmniejszego. No i to teraz nam jeszcze zostanie w sumie tak, Mind Over Mutant na PS2, to będzie koniec tego ostatniego maratonu Crasha. Później bonusowy maraton, czyli Ensane Trilogy plus jeszcze Crash Team Racing Nitro Fueled po raz ostatni, dlatego że będę chciał wam pokazać klasyczny Adventure Mode. I co jeszcze dalej? I potem co? Będziemy już grali w nowe gry Crasha. No bo co, zostanie nam Ensane Trilogy, przejdziemy Ensane Trilogy i Nitro Fueled i to będzie tyle, już wtedy zostaną nam te nowe gry, czyli Crash Bandicoot 4 i Crash Bandicoot Mobile. Ciekaw jestem, co będzie z Mobilem, bo z Mobilem na razie jest taka dziwna sytuacja, że wszyscy siedzą cicho. Niby tam wyciekło, że gra już dostała swój tytuł, bo dokładnie to tytuł tej gry to jest Crash Bandicoot On The Run, co mogę na ten temat śmiało pogadankę robić, aczkolwiek... Chcę zobaczyć, czy coś jeszcze więcej opublikują, bo dalej ta gra nie wyszła. A skąd to wiem? Ponieważ, no nie ukrywajmy, ale... W Anglii by się jako pierwsza pojawiła. A jako, że się nie pojawiła nigdzie indziej, tylko co jedynie beta jest tej gierki, z tego co słyszałem, to na razie gierka nie ma jeszcze swojego oficjalnego wydania. Poza tym Activision by coś w tej kwestii też powiedziało, a Activision siedzi cicho w tej kwestii, więc yeah. I w taki oto sposób poziom 4-2 został zaliczony, więc możemy iść na poziom 4-7. I jakby ktoś się pytał, dlaczego troszeczkę ciszej byłem, to dlatego, że
Sobie tak wygodnie usiadłem, dlatego że mam teraz problemy jakieś lekkie z kręgosłupem, więc sobie chyba przybliżę mikrofon, tak będzie chyba najlepiej. Ajajajajaj. Więc poziom 4.7 to jest poziom, gdzie debiutuje nowa skrzynka. Jak możecie zresztą widzieć, skrzynka z S i N, dokładnie rzecz biorąc. I mamy tak tutaj czerwono-niebieski znak wykrzyknika, raczej skrzynkę z wykrzyknikiem. I to jest w zasadzie... W zasadzie nie wiem to po co jest ta skrzynka z wykrzyknikiem, ale ta z kolei skrzynka z S-ką pokazuje nam, że kiedy zaatakujemy S-kę, to się pojawi N-ka. Kiedy pojawi się N-ka i zaatakujemy N-kę, to pojawi się S-ka. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą wielką skrzynkę. Nic szczególnego, tylko po prostu zmienia literki, kiedy atakujemy. I musimy ten, powiedzmy, kontener lub tą wielką skrzynię dać do tego otworu, gdzie była ta para wodna czarna, bo inaczej, kiedy byśmy nie dali, no to skończyłoby to się w taki sposób, że żucha. Że po prostu Crash by został zaatakowany przez parę wodną. No i mamy kontenery też z TNT, bo co jakiś czas tam z tych kontenerów wylatuje TNT albo albo Mojos, albo w najgorszym przypadku wylatuje Doom Monkeys, który trzeba zaatakować. Nawet jest jedna sekcja, albo w tym, albo w następnym poziomie, gdzie trzeba będzie wybić wszystkie Doom Monkeys, żeby jakby brama nam się otworzyła, w sensie ta brama, którą jest tak naprawdę uka-uka. To była w ogóle mega trolująca ścieżka do exitu, nie? Bo ja tą ścieżkę zaliczyłem chyba za drugim razem. Na pewno nie za pierwszym. Uwierzcie mi, to co widzieliście tutaj, to na pewno nie było za pierwszym razem. Trust me. Uwierzcie mi w tym wypadku. Ale będę miał montowania, kurde, będę musiał tutaj cały gameplay praktycznie ściszyć, ponieważ teraz mam gameplay oczywiście podgłośniony na maksa, ale w Vegasie sobie ściszyłem, żeby po prostu muzyka z gry mi tutaj tak bardzo nie kolidowała z tym, co mówię, bo czasami jest tak, że jak se słucham po cichu soundtracku i gadam do was, to łatwo mogę się rozproszyć, ponieważ gadam wtedy jakby od rzeczy, nie? Uwaga na te stwory, ponieważ one są mega niebezpieczne. Radzę na nich uważać, dlatego że to kontakt z nimi może się skończyć źle. A jak widzicie, tutaj był exit, więc wszystko poszło zgodnie z planem. Jestem ciekaw, jakiego koloru teraz zdobędziemy klejnot. Ale cóż, czas na ostatni poziom w czwartym świecie, czyli poziom 4.8. I czemu za każdym razem ja to sejwuję? What the fuck, czy ja mam coś nie tak z głową? Chyba tak. I to jeszcze nie był ten poziom, to wtedy to będzie ten poziom, gdzie będzie ta sekcja z, to wiecie, uka-uka i trzeba będzie te Doom Monkeys wybić. Oczywiście przeciwników omijamy bardzo szybko, bardzo szybkim, że tak powiem, slajdem i skokiem. Serio, slajd i jump w tej gierce ci uratują dupę. No ewentualnie jakieś takie speedrunnerskie triki, chociaż to co ja tutaj pokazuję, to też po części jest taki speedrunnerski trik, dlatego że speedrunnerzy często to wykorzystują w wersji tej gry. W tej wersji gry. I dalej mam w ogóle rozkminę, czy Mind Over Mutant na PS2 robić na 100%, bo z jednej strony bym chciał, ale z drugiej strony nie wiem, czy czasem 100% nie zrobić na live'ie. Tylko muszę, mówię, obejrzeć sobie wtedy jakiś, powiedzmy, na szybko longplay, żeby zobaczyć, czy w ogóle to jest sens, bo jeżeli gra będzie miała od cholery backtrackingu, to chyba się nie podejmę tego 100%, bo to troszeczkę będzie czasowo, no, mnie ograniczać. A wolałbym jednak się nie ograniczać, bo chciałbym z tymi wszystkimi grami z Crasha, które chcę wam jeszcze pokazać, nawet w V2 lub V3, to chcę jakby to wszystko pokazać przed Crashem 4, żeby potem nie było akcji, że czegoś tam, nie wiem, zapomniałem i potem, kurde, trzeba wszystko na nowo robić albo tam nadrabiać później w jakiś durny sposób. Wolałbym te wszystkie gry pokazać przed Crashem 4. Dlatego LSA Trilogy to będzie taka oficjalna droga do, albo podróż do Crasha 4. Whatever. Dlatego, kurde, lecimy z koksem po prostu jak najszybciej, ale też, żeby było to wszystko
żeby to wszystko miało ręce i nogi, ponieważ lepiej zrobić taki let's play, gdzie ma się, gdzie wszystko ma ręce i nogi, niż żebym, kurde, gadał od rzeczy i skończyłoby się to na tym, że po prostu gadałem od rzeczy i nikt nic nie zrozumiał. I tak, mógłbym na temat poziomów gadać, ale prawda jest taka, że troszeczkę nie mam co powiedzieć na temat tych poziomów, bo te poziomy tak na dobrą sprawę, sami widzicie, wyglądają praktycznie tak samo w większości, tylko z tą różnicą, że jest więcej danego przeciwnika, mniej sekcji na przykład, gdzie Crash skacze, więcej takich innych sekcji i ciężko jest tutaj tak skomentować to, co się dokładnie dzieje, bo nic szczególnego się nie dzieje na ekranie, jak sami zresztą widzicie, po prostu typowa platformówka. Co tutaj dużo mówić? Udało nam się teraz odblokować skrzynkę z wykrzyknikiem, czyli drogę będziemy mieli odblokowaną do exitu. Ponieważ exit jest już tuż, tuż. Bo zbliżamy się wielkimi krokami do końca tego odcinka, ponieważ zaraz będziemy mieli walkę z Psycho Mandrom. Czyli tam z bossem, który na nas czeka. I to jest właśnie ta sekcja, o której wam mówiłem. Kontenery TNT, kontenery z Doom Monkeys, kontenery po prostu z Mojosami. Wszystko naraz, cały Armageddon, kurde. To jest aż szok, że mi się udało tam z kapką zdrowia przejść dalej, bo serio, zaraz zobaczycie, jak mój stan życia się po prostu zmieni. Bo tam okej, wypadnie jakiś owoc łupa, żebym sobie mógł nadrobić życie, ale sami zobaczycie, że się zaraz to wszystko pozmienia. To tylko kwestia czasu, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, to tylko kwestia czasu. Osiadamy Psycho Mandrę. Oczywiście teraz niestety Psycho Mandra zostanie poświęcona, ale przynajmniej uda nam się pokonać ten poziom. Będziemy mieli to wszystko z głowy. Przez chwilę w ogóle myślałem, że zadanie w tym poziomie to będzie zniszczenie tych kontenerów, ale okazuje się, że one są, że tak powiem, niezniszczalne, co idzie trochę na naszą niekorzyść. No i w taki oto sposób Psycho Mandra zginęła i tym samym Doom Monkeys też zginął, a my sobie odblokowaliśmy exit. Więc czym prędzej idziemy w stronę exitu, nic po nas. I przy okazji rosiczki, które mają teraz nogi i mogą biegać, a nie tak jak wtedy, kurde, zostały sobie w miejscu w Crashach innych. W sensie te wiecie, roślinki, nie? No dlatego ja na nie rośliczki mówię, nie? Bo tak się z tego co wiem też powinno mówić na nie. A wiem, że też dużo osób na nie też tak mówi, więc mogę się, że tak powiem, uratować w tym wypadku. 4-8 zaliczone, więc czas na bossa. Boss Battle World 4. Nie mogę się tego doczekać. I kurde, pomidor, skończ zapisywać! Skończ zapisywać, kurde. Jezu, jak to coś się wydarło, ja pierdzielę. Ja pierdziulę. No ale tak jak widzicie, walka z Psycho Mandrą jest następująca. Po prostu będziemy musieli unikać tego laseru, który będzie teraz na nas chciał wycelować. Ona sobie przyleci na naszą stronę i będziemy mogli ją atakować. Czy to pięśmi, czy to nogami, byleby po prostu zrzucić ją na dół i ustawić tak działko, żeby po prostu działko zamroziło Psycho Mandrę. Ponieważ kiedy Psycho Mandra zostanie zamrożona, to jest spora szansa, że będziemy mogli jej nawet ponad połowę HP zabrać. I warto to wykorzystać, uwierzcie mi, warto. Tak, tutaj sobie w razie co przygotowałem save state. Na wypadek, gdybym miał za długo siedzieć, bo też biorę to pod uwagę, bo też nie chcę, żeby moje nagrania za dużo ważyły. Bo też nie mam nie wiadomo ile miejsca na dysku, a szczerze powiedziawszy wolałbym mieć jak najwięcej i żeby jeszcze więcej nagrań zmieścić, bo ja sporo sobie teraz nagrywam let's play na zapas. A nie chcę potem się martwić, że o, nie mam miejsca na dysku. I tak, ten laser, który cię zamraża, nie zadaje ci jakiegokolwiek damage'u, więc bierzcie to też pod uwagę. Ponieważ inaczej Crash by stracił już całe zdrowie i ja dawno bym zginął. A tak to nie zginąłem, więc jest wszystko w porządku, jest wszystko pod kontrolą. To jest najgorszy atak Psycho Mandry, ponieważ jeżeli ona cię trafi tym zielonym
czymś, to jest spora szansa, że możesz zginąć, dlatego że ona może cię tobą rzucić o podłogę. Tak łagodnie mówiąc. Aha! I ta czarna para wodna też jest w stanie jej zadać damage, więc bierzcie to pod uwagę. Wam zresztą też. Dlatego radzę unikać spotkania z tym czarną, z tą czarną parą wodną, bo to się po prostu skończy tragedią i powtarzaniem. O, i teraz proszę bardzo, wykorzystałem podstęp, dzięki czemu Psycho Mandra już nie zada mi żadnego damage'u. Ona jest jeszcze w stanie pokazać inny atak, czyli mianowicie rzucanie ostrzem, ale ja tego wam nie zdążyłem pokazać, ponieważ Psycho Mandra została w bardzo brutalny sposób pokonana, zresztą jak sami zresztą teraz widzicie. I za dużo powtarzania słów jest, zdaję sobie z tego sprawę. I zdobyliśmy szmaragd! I uroczy taniec Crasha. W taki sposób Engine Labs zostało ukończone, więc następnym razem, kiedy się spotkamy, to już będzie wielki finał gry. Dokładnie tak, wielki finał gierki będzie na nas tutaj czekał, więc panie i panowie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Polecam również być na grupę na Facebooku, jak i na Discord, linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnym i zarazem ostatnim odcinku z Crasha Mind Over Mutant. Trzymajcie się, cześć i pa pa!